Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym i Państwa gościem niezwykła postać z Żuromina, znany wszystkim aptekarz, farmaceuta, pan Andrzej Cichoń. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry. Może mało kto wie, ale pan Andrzej z pochodzenia jest góralem. Pochodzi pan z Żywca. Tak. Z Żywca. Żywca. A po góralsku jeszcze pan umie mówić? No, czy już się zatarło? Już się zatarło, przez tyle lat. Panie Andrzeju, trafił pan do Żuromina jako młody chłopak, prosto po studiach, mając 25 lat i w tym roku jest 50. rocznica pana pobytu tutaj w Żurominie. Przez ten czas dał się pan poznać z bardzo wielu stron, jako doświadczony farmaceuta, jako pogodny człowiek, a co ja niedawno odkryłem, jako bioenergoterapeuta. Skąd to się u pana wzięło, panie Andrzeju? No, jak to mówi przysłowie, że potrzeba jest matką wynalazków. Pierwsza rzecz to była taka, że moja córeczka, kiedy była mała, bardzo chorowała i przyjechał taki bioenergoterapeuta z Poznania tutaj do jednego z lekarzy w Żurominie, ponieważ oni w mieszkaniu, w którym mieszkali, nie mogli spać. Mieli po prostu zakłócony sen. I przy okazji przysłał tego bioenergoterapeuta, to był młody chłopak z Akademii Rolniczej z Olsztyna, przysłał do nas i to on stwierdził też, że w mieszkaniu są żywy wodne, które mogą zakłócać po prostu w tym mieszkaniu też przebywanie. I on poradził mi, żebym pojechał do takiego księdza właśnie w Wielkim Łęcku, który też jest bioenergoterapeutą. No to było dosyć dawno, bo ja Wielki Łęck pamiętam od lat 80. tam. Żebym pojechał i on po prostu by mnie troszeczkę wprowadził w tą bioenergoterapię. No i ja pojechałem do tego księdza, to była sobota, pamiętam, z kolegą. No i mówię do księdza, że taka osoba mnie przysłała, że chciałem się coś dowiedzieć na temat bioenergoterapii. Ten ksiądz taki był trochę speszony, nie wiedział, co to się dzieje. No to były czasy jeszcze przecież tego naszego socjalizmu, nie? Jeszcze PRL mogło dwóch panów w garniturach przyjechać, no, nie? Więc ten ksiądz taki trochę był nieswój, ale mówi tak, dzisiaj to ja nie mam czasu, bo ja się pakuję, bo ja w poniedziałek opuszczam tutaj to miejsce, wyprowadzam się gdzieś do Gdańska, w okolicy Gdańska. I mówi, jak pan powie, chcecie, to przyjedźcie po mszy świętej o 12 w niedzielę, żeby przyjechać. No i pojechaliśmy tam do niego, no bo ciekawie mimo mnie to wszystko. I co się okazało, bo ten bioenergoterapeuta, jak przyjechał z tego Poznania, mówi, wie pan co, pan też ma tę energię, niech pan to wykorzysta. Pojechaliśmy następnego dnia do tego księdza i co się okazało, ksiądz usiadł z nami i pierwsza rzecz co, wziął wahadełko do ręki i to wahadełko mu się kręci raz w jedną stronę, raz w drugą stronę, no i milczy. Trwało to gdzieś 20 minut. Potem się zorientowałem, że on tego wahadła pytał, kto my jesteśmy, całą naszą historię chciał poznać, czy nie przyjechali tam gdzieś z jakiegoś komitetu, nie wiadomo jakiego. On pytał wahadła. Tak, wahadła pytał i to wahadło krążyło raz w prawą, raz w drugą stronę. No i w końcu po 20 minutach otworzył się do nas. No i zaczął z nami normalnie już rozmawiać po prostu. No i pokazywać nam różne, jak to, co to jest ta bioenergoterapia i radiestezja, jak to działa, jak ten, no mówi, szkoda, że on wyjeżdża już, bo kontaktu nie będziemy mieli. I tak to się zaczęło. No i będąc na dyżurach w aptece, miałem różne książki i czytałem te książki, ale tych książek się nic konkretnego dowiedzieć nie mogłem. Zresztą była taka książka też, pamiętam, miałem taką z Polskiego Towarzystwa Radiestezyjnego z Poznania, bo tam to było dosyć szeroko propagowane. Kowal jakiś spod Poznania pisał właśnie na temat radiestezji i pisał takie rzeczy, że trzeba różdżkę, trzeba z drzewa, z brzozy uciąć przy pełni księżyca i cuda tam o północy. I tak czytałem, to jakieś to mi to wszystko nie pasowało. Średniowieczem zalatywało tak, już. Tak. I też zacząłem czytać trochę o wahadełkach, że ono mogło wskazywać i energię negatywną, i energię pozytywną. No więc zrobiłem sobie takie wahadełko i zacząłem go pytać i co się okazało, że to wahadełko rzeczywiście
Tam, gdzie energia była negatywna, pokazywało, że jest negatywna, tam, gdzie pozytywna, pozytywna. I tak się bawiłem. Wziąłem, kupiłem kilka książek na ten temat, czytałem, no ale tak z niedowierzaniem do tego wszystkiego. No jak tam wahadełko, kawałek drewienka na sznurku i ono tam odpowiada na pytania i to wszystko. I tak nie dowierzałem w to wszystko. No dobrze, ale wtedy pojechał pan do księdza, a co z córką się stało? Nie, ale córka została przez tego bionego terapeutę jakby troszeczkę ale to się nic nie poprawiło u córki. Dlatego, że tam było co innego, tam było podejrzenie celiaki i w ogóle córka trafiła w ciężkim stanie potem do Centrum Zdrowia Dziecka. Tam leżała prawie 8 miesięcy. Także ja zapomniałem o tych sprawach, bo ważniejsze było zdrowie dziecka, jak te wszystkie inne sprawy. Ale potem w wolnych chwilach zacząłem wracać do tego i tak mnie to interesowało. I kupiłem sobie książki na temat właśnie radiestezji, na temat bioenergoterapii. No co mogę powiedzieć, w książkach do bioenergoterapii było zawsze napisane tak, że trzeba to bardzo uważać na tą bioenergię, bo można zaszkodzić, jak się komuś podanie taką energię i takie cuda i tego. Mówię, no to najwyżej to by trzeba się gdzieś u źródła dowiedzieć, bo z literatury się nie dowie człowiek nic. No i kiedyś w gazecie Nieznany Świat wyczytałem, że będzie kurs Reiki i że Reiki to jest bioenergoterapia, która jest bezpieczna, bo to jest uniwersalna energia boska, która bioenergoterapeuta, czyli ten reikowiec ściąga na siebie, prosi Boga, aby przez niego przepłynęła energia zdrowia, która pójdzie do drugiego pacjenta i zacznie go leczyć jako energia miłości. No i znalazłem tam adres do Warszawy. Pani profesor, która się zajmowała Reiki, i zapisałem się na kurs. Ale co się okazało? Okazało się, że ten kurs Reiki będzie 2 miesiące wcześniej we Włocławku. No więc zadzwoniłem, zapytałem, czy mogę przyjść do Włocławka, bo bliżej, no i wcześniej jest, nie? A mnie to interesowało. No i rzeczywiście, pojechałem do tego Włocławka i tam było masę ludzi, którzy się na tym znali coś. A ja to taki zielony zupełnie pojechałem. Po prostu chciałem się dowiedzieć, co to w ogóle jest. I teraz jaka była sytuacja. I przed kursem pani Jabłońska badała wszystkich, jaką energię mają, jaką są w stanie energię wysyłać poszczególni, którzy przyjechali na kurs. I co się okazało? Okazało się, tam mieli 20, no maksymalnie ktoś tam miał około 30 tysięcy tak zwanych bowisów, bo to się mierzy w takich jednostkach umownych bowisy, tą bioenergię. No i ona mnie sprawdza, a u mnie wychodzi około 300. Więc ona patrzy na mnie i mówi, wiesz, ty to jesteś oszust. 300 tysięcy. 300 tysięcy. Ona mówi, ty to jesteś oszust, bo ty jesteś rejkowiec, bioenergoterapeutą i przyjechałeś mnie tutaj sprawdzać, kontrolować, nie? Ja mówię, absolutnie nie. Ja na ten temat mało co wiem. Przyjechałem się coś dowiedzieć. No bo jedni mówią, że przyjechali, żeby leczyć kogoś w rodzinie, drudzy chcą innych leczyć. A ja mówię, ja przyjechałem z ciekawości. No to dobrze. Ale tak podejrzanie na mnie patrzyła, no dobrze. I coś okazało. Rzeczywiście po tym pierwszym stopniu Reiki była medytacja taka. I w czasie tej medytacji to nie wiem, ile to trwało. Dosłownie według mnie to parę sekund to trwało, ale ile to trwało, nie jestem w stanie powiedzieć. Wszyscy medytują przez tą chwilę i potem ona pyta, co ktoś widział. No to jeden mówi, to widział, drugi tamto, tego. A ja przez te kilka sekund zobaczyłem ciemno-granatowe niebo, na nim złote chmury, ale złote, normalnie złotego koloru chmury i taką muzykę, że ja w życiu takiej muzyki nie słyszałem. No coś takiego, no nieziemskiego. No ja jej mówię, że coś takiego słyszałem i ten. A ona mówi, wiesz co, bo byłeś u bram nieba. Mnie to jeszcze zainteresowało, mówię, no ale to może jakieś po prostu każdemu tak się mówi, że... Halucynacje? Nie, no może się każdemu takiemu mówi, że jak się już jest na tym kursie, żeby go tam pocieszyć, czy jakoś tego. No i po tym pierwszym stopniu Reiki przyjechałem do domu i przyszedł do mnie znajomy, taki dziadek z wnuczkiem, który bardzo chorował, miał przerost tego trzeciego migdała i bardzo chorował właśnie na zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, także praktycznie był od 2 czy 3 miesięcy na antybiotykach. Biały jak kreda
i żal mi się tego chłopaczka, że byłem, miał 7 lat wtedy. I mówię do tego dziadka tak, wie pan, byłem, że wszyscy lekarze, żeby operować. Ja nie tylko jestem farmaceutą, ale ja pracując w szpitalu, znaczy jeszcze nie w szpitalu, tylko w przychodni, zostałem wysłany na kurs specjalizacji w zasadzie lekarską z analityki klinicznej. No bo czytałem, że pan się może posługiwać tytułem lekarza analityk. Bo ja właśnie skończyłem, bo dla farmaceutów i pracujących w laboratoriach to była specjalizacja diagnostyka laboratoryjna. Lekarza diagnosty. Tak, a ja tutaj analitykę kliniczną. Byli sami lekarze, ja byłem zdziwiony, byli sami lekarze. I pamiętam na wykładach z laryngologii taki profesor starszy w Warszawie, ordynator ze szpitala Dzieciątka Jezus, opowiadał, że dzieciom nie powinno się do 12 roku życia usuwać trzeciego migdała, że robi się im krzywdę. No ja tak, on nam wykładał w tamtych latach. No wiem, że w tej chwili, jeżeli to jest zagrożenie jakieś dla życia czy zdrowia dziecka, bo często to potem utraci dziecko słuch, to się w tej chwili operuje trzeci migdał. No ale w tamtym czasie tak mnie uczono. No. I po prostu mówię, no wie pan, no według mnie to tam, nie wiem, nie usuwa się tego, ale jeżeli lekarz zaleca, to widocznie tak powinno być. Ale możemy spróbować, bo byłem na kursie Reiki, podobno to działa dobrze. Czyli pan jeszcze nie był przekonany do tego? Przekonany, że to nie szkodzi, że to nie szkodzi. Może spróbujemy mu po prostu zrobić ten zabieg, tą energię Reiki, trwa to pół godziny i zobaczymy, co będzie. No i tak mnie uczono, to ja ten zabieg tak wykonałem. No i dziadek z wnuczkiem pojechali do domu. Na drugi dzień, 12 w południe, w aptece pełno ludzi, dziadek wchodzi i krzyczy od progu: panie Andrzeju, a coś pan mu zrobił? Ja w pierwszej chwili mówię, co, żyje czy nie żyje, czy umarł? Bo jak dziadek krzyczy, coś pan mu zrobił, no to coś nie tak. Zaprosiłem go do środka i pytam się, co się stało. A dziadek mówi tak, proszę pana, synowa myśmy od miesiąca nie spali, bo on się w nocy dusił. Tylko czuwaliśmy przy jego łóżku. W tej nocy on się wyspał zupełnie normalnie i rano wstał zdrowy. Czy mogę dzisiaj z nim przyjechać? Ja mówię, przyjedzie pan. I tak był 3 czy 4 razy do mnie przyjechał. Ja zobaczyłem, że ten dzieciak wraca do zdrowia. Więc wtedy trochę uwierzyłem, że coś w tym jest. Że coś w tym jest. No i co się okazało? Dzieciak od tamtego czasu, więc już do lekarzy nie chodził. Dzisiaj chłopak ma prawie 30 lat, jest zupełnie zdrowy. To jest Reiki. Ale to widziałem Reiki. Też w pana bogatej dokumentacji, że ma pan zrobiony tytuł prawo do wykonywania zawodu mistrz bioenergoterapii. Tak, więc zaraz powiem. Bioenergoterapia i radiestezja są w Polsce zawodami uznanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Mało tego, zabiegi bioenergoterapeutyczne są refundowane przez NFZ. No nie wszystkie. No może nie wszystkie, ale niektóre są. Na przykład są. Moi koledzy, którzy byli ze mną na kursach, a mieszkają za granicą, to normalnie w szpitalach pracują też. Pracują w szpitalach. W Polsce to jest takie trochę dziwne podejście do tego, bo co jest ciekawe, no Kościół trochę neguje tą bioenergoterapię, radiestezję, ale przecież bardzo dużo wybitnych księży było bioenergoterapeutami i radiestetami. Ojciec Klimuszko, ksiądz profesor Sedlak, przecież napisał dużo książek na temat radiestezji. Panie Andrzeju, jaka jest różnica między Reiki a bioenergoterapią? Przy bioenergoterapii, bioenergoterapeut swoją energią pobudza energię pacjenta, żeby on zaczął wytwarzać własną energię, która będzie skierowana na to schorzenie, które w nim jest. Bioenergoterapeuta nie podaje nikomu energii. Bo jeżeli ktoś mówi, że jest bioenergoterapeutą i daje jakąś energię, to oszukuje, bo nie wolno podawać energii. Bo gdybym ja, na przykład ktoś ma chorą wątrobę, jemu zaczął podawać energię. I ta wątroba zaczęłaby wracać do zdrowia. Ale kiedy ja bym przestał tą energię podawać, to wątroba, nie mając tej energii, zacznie ściągać z nerek, z serca, z innych narządów i człowieka wykończy. Dlatego nie wolno podawać energii. Jedynie można pobudzać energię człowieka, żeby on zaczął wytwarzać energię, która będzie go leczyła, tak jak autoszczepionka. Ta energia jego własna musi go leczyć. Nie energia bioenergoterapeuty.
Natomiast reiki jest co innego. Reiki polega na modlitwie i ja się modlę, żeby Bóg na mnie zesłał uniwersalną energię zdrowia, która płynie z moich rąk i serca do człowieka chorego jako energia miłości i go uzdrawia. Czy obydwie metody można porównać pod względem skuteczności? Oczywiście, bardzo skuteczne są. I mam znajomych, na przykład, bo ja należę do Polskiego Towarzystwa Naturopatów w Olsztynie i na przykład mamy spotkania dwa razy w roku zawsze. I kiedyś rozmawiałem z takim bioenergoterapeutą, który jest ze Szczecina i on opowiadał, że próbował bioenergią leczyć jakiegoś pacjenta, miał problemy. Kiedy dołączył właśnie tą uniwersalną energię boską z reiki, tą modlitwę, okazało się, że ten pacjent o wiele szybciej wrócił do zdrowia. Czyli bioenergoterapia nie jest takim panaceum na wszystko, trzeba łączyć różne techniki. Różne techniki, tak, ale tu chodzi o to, żeby pierwsze rozpoznać dokładnie schorzenie, a potem dobrać do tego schorzenia, po prostu pobudzić organizm tego pacjenta, żeby on zaczął wytwarzać energię zdrowia, która będzie go leczyła i ona będzie go leczyła. To jest coś takiego jak na przykład autoszczepionka bańki, jak się stawia. Za moich czasów studenckich, jeżeli powiedziałby profesorowi, że ktoś tam bańki stawia, to powiedział, że to szarlataneria. No gdzie bańki stawiać w XX wieku? A przecież w tej chwili w szpitalach, klinikach się bańki stawia. Wróciło no, przeróżne. Wróciło się do tych metod. Andrzeju, a teraz tak, na podłożu pana wiedzy formalnej, farmaceutycznej, tak? Zaczął pan też wdrażać zioła do swojego... Tak, ale jeszcze powiem parę słów, bo będąc, kiedy już w tym reiki skończyłem ten pierwszy kurs, więc w reiki jest taka sytuacja, że co pół roku można awansować na następny stopień, bo tych stopni jest wielki. Od pierwszego stopnia aż do wielkiego mistrza. I co się okazało? Że ta mistrzyni moja bardzo szybko mnie zapraszała na następne kursy, żebym podnosił swoje kwalifikacje w tej reiki. Bo w reiki są tak zwane symbole boskie. I na każdym stopniu jest tych symboli coraz więcej. Te są o wiele mocniejsze, działają szybciej, mocniej i ten. I na przykład przy drugim stopniu specjalistycznym jest taka sytuacja, że można już wtedy leczyć na odległość. Że ten pacjent może być na końcu świata, może być na przykład kosmonauta na Księżycu, źle się poczuje i można mu tą energię wysłać, ona do niego trafi i ta energia będzie mu pomagała. Tak samo bioenergia. Tak samo to. Ale będąc po tym reiki, nasza tam mistrzyni reiki zrobiła kurs radiestezji medycznej. Na czym to polega? Polega to na tym, że radiestezja medyczna za pomocą wahadła i różdżki może wykrywać u pacjenta z bardzo dużą dokładnością miejsca chore. Miejsca chore. I jest taki słynny pan, był taki słynny pan radiesteta, pan Baj, który mieszkał w Warszawie, który zaczął wytwarzać na większość chorób, jakie istnieją na świecie, nawet te, które medycyna normalna uważa za nieuleczalne, wahadła lecznicze. A nauczył się tego, będąc więźniem Oświęcimia. Był tam radiesteta szwajcarski, który jego nauczył. Razem z drzewa wystukiwali sobie wahadełka i nauczył go radiestezji. I on po wojnie, jak wrócił do domu, otworzył zakład i zaczął produkować na cały świat, najsłynniejsza firma właśnie pana Baja, na cały świat wahadła lecznicze. Wahadła lecznicze. Są tam wahadła z lekami, z minerałami, z różnymi ziołami, dowolnymi z tym. Na przykład ja miałem pacjentkę, która miała chory żołądek, nie mogła przyjmować leka, powinna przyjmować lek, który trochę był szkodliwy na żołądek. Więc ja na jej zdjęcie nastawiłem wahadło z tym lekiem. Włożyłem wahadło lek i na jej zdjęcie ten. I ona leku nie przyjmowała, a do zdrowia wracała. A jak to jest z rozpoznawaniem chorób na podstawie zdjęcia? Jest to możliwe? Jest możliwe, to wtedy ogląda się aurę człowieka. Patrzy się na aurę człowieka, i po prostu na tej aurze widać po prostu zmiany. Normalny człowiek tą warstwę pierwszą to jej nie widać. Ona jest bardzo cieniutka, jest aura czarna. Ale potem jest aura biała i w tej białej aurze widać po prostu zaciemnienia różne,
zakłócenia, które świadczą o tym, że gdzieś w danym narządzie, bo aura jest wkoło całego człowieka, nie tylko wkoło głowy. Ale zdjęcia kirlianowskie pokazują zdjęcia, tylko dookoła głowy. Tak, no bo to się tak robi, ale na przykład ze zdjęcia można obejrzeć aurę, szczególnie więc to ważne na przykład przy poszukiwaniu osób zaginionych, czy jeszcze żyją, czy nie żyją. Ale można za pomocą wahadła na zdjęciu zdiagnozować tego człowieka całkowicie. Jeżeli ja mam na zdjęciu całego człowieka, więc ja biorę wahadło i po prostu na zdjęciu zostaje energetyka tego człowieka. I ja na tej energetyce jestem w stanie stwierdzić, co w tym organizmie u niego się dzieje. Zadając pytania? Tak. Konkretne pytanie. Wahadło musi dostać konkretne pytanie i daje konkretną odpowiedź. Na czym polega wahadło? Zaraz wytłumaczę. Wahadło polega na tym, że, bo się zastanawiają wszyscy, no dobrze, wahadło zaczyna działać, zaczyna się kręcić. Wahadło jest jakby anteną. Po prostu. Ja zadaję pytania, wahadło odbiera informacje, przekazuje przez układ nerwowy do mózgu, mózg odpowiada na to prawidłowo, kurczą się mięśnie palca, w końcówkach palcy i te mięśnie w końcówkach palcy dają odpowiedź. Albo czyli, dodatnią, albo ujemną. Czyli pana mózg zna odpowiedź, ale pańska świadoma część nie zna jej. Nie. Ale znają pana mózg. Tak. W którąś swojej części. Tak. I odpowiadając zaczyna poruszać tym wahadłem. Czyli dlatego, my stanowimy to połączenie. Tak. W swojej nieświadomej części. Tak, czyli w podświadomości. Podświadomość odpowiada. Podświadomość odpowiada na dane pytanie, ale zdarzają się takie przypadki, że wahadło nie chce odpowiedzieć, bo jest sprawa jakaś niedokończona, jeszcze niezakończona, jest coś różne tego. Więc tu musi być konkretne pytanie do wahadła. Rzadko tego. Na przykład, jeżeli ja na przykład podchodzę teraz do człowieka chorego i sprawdzam go teraz wahadłem, po prostu ja energią z ręki sprawdzam, jakie schorzenia są u tego człowieka, to jest taka sytuacja, że ja muszę pierwsze zapytać aniołów i opiekunów tego człowieka, czy oni zezwalają mi na to. Bo choroba to jest też wywołana przez nas. Choroba w człowieku to nie jest to, że ktoś tam chorobę zesłał. Nie, my sami sobie chorobę hodujemy. Albo się z nią rodzimy. Tak, i teraz jest taka sytuacja, że po prostu my się musimy zapytać opiekunów, bo może jest inne. Bóg ma inne zdanie o tym człowieku i on musi to przechorować i ja nie mogę wtedy ingerować. To są rzadkie przypadki, że nie dostaje człowiek zgody. Ja się pytam wahadła, czy zgadzają się opiekunowie i aniołowie, którzy się opiekują tym człowiekiem, żebym ja mu zaczął pomagać i coś przy nim robić. I ilu jak dostaje, ilu takich opiekunów aniołów ma człowiek? To człowiek są różne liczby? Człowiek ma jednego anioła stróża i ma jeszcze, oni mają jeszcze trzech pomocników. No ja powiem szczerze, czytałem na temat tej bioenergoterapii, tak jak powiedziałem, i tam bioenergoterapia mnie tak trochę bulwersowała, no bo można komuś zaszkodzić, a człowiek nie chciałby w życiu komuś szkodzić, nie? Ale, no są tacy, co chcą. Ale jaka jest sytuacja? Jaka jest sytuacja? Jak będąc na kursach Tygrejki, poznałem takie dziewczyny ze Śląska, które opowiadały, że były na kursie u takiego słynnego bioenergoterapeuty świata, Azera z Kaukazu, byłego ministra Związku Radzieckiego, Zabreżniewa, który jest przedstawicielem Światowej Organizacji właśnie bioenergoterapeutów w Nowym Jorku i on był u niego na kursie i że facet cuda potrafi czynić ten. No i w podświadomie taka istniała u mnie chęć, że trzeba by się z takim człowiekiem spotkać. Że trzeba by się z takim człowiekiem spotkać, ale czy jest jakaś w ogóle szansa, nie? I co, w końcu spotkał go pan? Nie, no tak, i teraz jaka sytuacja. Czytam w Nieznanym Świecie, że właśnie ten pan, Karen Yemenjan, on się nazywa, będzie miał 2-letni kurs bioenergoterapii w Gdańsku. Zadzwoniłem, zapytałem, czy to rzeczywiście on jest. Bo ja widziałem, że on mieszka w Polsce, bo on wyjechał ze Związku Radzieckiego, mieszka w Polsce. No tak, on. A czy można się zapisać na ten 2-letni kurs? A ta pani mi odpowiedziała, że proszę pana, musi pan przysłać CV i zdjęcie, bo on jest jasnowidzem i on musi sprawdzić, czy pan się nadaje, żeby on pana szkolił. No i wysłałem to i po jakichś 4 dniach dostaję telefon, że zostałem zakwalifikowany, że mam przyjechać. No i muszę państwu powiedzieć, że było tam na 140 osób, z tego prawie 60% było lekarzy z całego świata.
z Anglii, z Niemiec, z Francji, byli to, większość była Polaki, polskich lekarzy, którzy, nawet starsi już lekarze, którzy gdzieś za granicą byli, i lekarze z Ukrainy, i lekarze z Rosji byli. Było nas 140 osób. No więc to, co on nam przez te dwa lata przekazywał, to mówię, to tej wiedzy to nigdzie nie znajdzie. Nigdzie nie znajdzie. Tylko, że co? Kazał nam ćwiczyć cały czas. To polega tak jak na ćwiczeniu mięśni u jakiegoś sportowca, tak samo tutaj trzeba ćwiczyć. No. Ja korzystam z tych jego umiejętności niektórych, nie ze wszystkich, no i po prostu te, co dla danego pacjenta są mi w danym momencie potrzebne. Mówi pan, że Karen jest jasnowidzem. Tak. Czyli nie dość, że jest bioenergoterapeutą, tak, to jeszcze jasnowidzem. Tak. I podobno posiada też możliwość przemieszczania się w czasie i przestrzeni. Tak. Jak on to robi? No więc zaraz wytłumaczę. Pewnego dnia na tym kursie siedzimy, cisza jest i Karen mówi tak do koleżanki, która siedzi przed nami w pierwszym rzędzie: dlaczego taka smutna jesteś? Ona mówi: wiesz, zostawiłam mamę, bo on co, mimo że docentem medycyny jest też, to nie pozwolił mówić inaczej, tylko po imieniu sobie. Wiesz, zostawiłam mamę w Krakowie, jest bardzo chora, leżała i nie wiem teraz, jak ona się czuje, bo mnie już nie ma 3 dni w domu, nie? A on mówi: to cisza, niech się zrobi na sali. No i siedzimy i po pewnej chwili patrzymy, mgła się zrobiła na tym krześle, gdzie on siedział, i gościa nie ma. No więc cuda. Po pewnym czasie mgła się zrobiła i on siedzi na krześle i opowiada. Mieszkanie wygląda tak, tak, mama wstała, akurat sobie kaszkę gotuje i wszystko jej opowiedział, co i ten. No więc myśmy zbulwersowani byli. I on powiedział tylko jedno nam. Ja was będę uczył dużo rzeczy, wszystkich, ale tego to was nie nauczę. Dlaczego? Bo zdematerializować się jest bardzo łatwo. On was nauczył. Ale żebyście potem wrócili do tej samej postaci z powrotem, to jest naprawdę, nie jest takie proste i moglibyście się, składając potem, po prostu zostać kalekami. Więc ja was tego nie będę uczył i tego wam nie zdradzę tego. Jak to Panie się Andrzeju, w tej działalności co jest najistotniejsze? Posiadanie tych umiejętności? No umiejętności, prawie 90% ludzi ma umiejętności. Tylko trzeba je wyszkolić. Trzeba czy leczenie ludzi? Czy bycie takim, żeby można było swój organizm utrzymywać w dobrej kondycji przy pomocy tych umiejętności? Jest jedna sytuacja. Bo tam są różne mity na ten temat. Na przykład w Reiki, jest ciekawe, że ja przekazując tą energię zdrowia, tą uniwersalną energię zdrowia pacjentowi, przy okazji ona przepływając przeze mnie leczy i mnie. Usuwa wszystkie choroby we mnie. Natomiast przy bioenergoterapii, no to trzeba uważać, żeby nie przyjąć od pacjenta jakiejś szkodliwej energii, bo można tak być. Więc trzeba się zabezpieczać. Tu jest BHP bardzo ważny. Tu jest bardzo ważne BHP. Po prostu my się musimy zabezpieczyć, czyli zamykamy swoją aurę przeciwko wszelkim negatywnym promieniowaniom, które by wyszły od tego człowieka albo od jakichś przedmiotów, które przy nim były. Dlatego się trzeba zabezpieczyć, bo można tą chorobę byłoby ściągnąć na siebie. No tak, po prostu zarazić się jak wirusem. Tak. Panie Andrzeju, ile kolorów aury widział pan u ludzi? To znaczy, ćwiczyłem trochę kolory aury. No więc pierwsza aura jest biała. Następne aury, jest ich 7. Jest ich 7 i one są kolorowe. I zmieniają się od tego, jak ten człowiek na przykład w danym momencie myśli, o czym myśli. Co zjadł, jak się wyspał. Jak się myśli. Ale to jest ciekawe. I to się wszystko najważniejsze odbija, cały stan tego ludzkiego organizmu, tak, aura. Ale najważniejsza jest ta pierwsza wasza aura, w której widać właśnie te wszystkie różne mankamenty, jak to się mówi. Jeżeli jest ktoś zdrowy, wypoczęty, to ma aurę piękną, dużą. Co jest ciekawe, że aura na przykład jest bardzo cieniutka u palaczy papierosów, u alkoholików, u narkomanów. Ona jest bardzo cienka. A aura nas chroni w pewnym sensie przed schorzeniami też. Bo na czym polega, że jak ktoś ma szeroką aurę, na czym to polega? Bakterie chorobotwórcze, które dostają się do naszego organizmu, przechodząc przez tą warstwę aury, zostają tak osłabione, że organizm łatwo jest... To jest zniszczy. Coś jak pole elektromagnetyczne, tak, Ziemi. On zniszczy. Natomiast jeżeli ma ktoś bardzo cieniutką aurę, to nie, ta aura nie zdąży. Po prostu, czyli trzeba dbać o siebie. Tak, nie zdąży aż tak osłabić tej bakterii,
że ona wtedy może być po prostu szkodliwa dla tego organizmu. Panie Andrzeju, to prawda, że ludzie fałszywi mają przewagę czerwonych i takich... Właśnie, warto się nauczyć oglądać aury dlaczego. Aura u prawidłowo u człowieka, ta pierwsza, jak mówiłem, warstwa jest biała. Ona wygląda tak jak biały atłas. Mieni się tak jak biały atłas. Natomiast jeżeli człowiek jest fałszywy, chce kogoś okłamać, oszukać, to wtedy ta aura zmienia kolor na różowy, a jeżeli już bardzo ktoś jest taki zawistny jakiś ten, to aura jest koloru czerwonego. Często na przykład przychodzi młodzież do mnie ze szkoły, ja mówię, nauczcie się oglądać aury, bo to się przydaje. Bo przed klasówką zobaczcie, jak pani wychowawczyni, jaką ma aurę. Czy ma aurę różową, czy czerwoną, czy ma białą. Bo jak ma białą, to wszystko będzie dobrze. Ale jak ma różową, to jest zdenerwowana i uważajcie, żeby jej nie denerwować dalej, nie? To się rzadko spotyka, żeby nie była zdenerwowana. Także to... I mówię, i pojechałem do tego Karena, byłem na tym kursie i potem, co po tym kursie u Karena dwuletnim, Karen zostawił nas 14 osób jeszcze i zrobił dla nas kurs roczny pod tytułem Podstawy duchowego rozwoju, w którym nam przekazał różne rzeczy, te, które do tej pory nie przekazywał nikomu. Bo ja muszę powiedzieć, że Karen, mimo że był docentem medycyny w Związku Radzieckim, został przez Rosjan wysłany do klasztoru Shaolin i 3 lata był w klasztorze Shaolin, uczył się medycyny chińskiej. 3 lata był w klasztorze Dalaj Lamy w Tybecie i tam medycynę tybetańską i jogę tybetańską tam, którą też nam przekazał metody z niektóre z jogi tybetańskiej lecznicze i potem go wysłali do Indii, ale Hindusi nie chcieli Karena przyjąć, dlatego że Karen nie był Hindusem, a oni uczą tylko Hindusów. Jest taka zasada. To Rosjanie zapłacili tyle złota i brylantów na wagę, ile on ważył i przyjęli go. Tylko powiedział, oni go uczyli różne rzeczy. Nawet wchodził przy nas do nieba. Do nieba ze zmarłymi rozmawiać, ale powiedział, że niektórych rzeczy nie może wyjawić, że musiał przysięgi złożyć, że mu nie wolno wszystkiego wyjawić.